Masz? Kręcisz się? Jest godzina po 19. Dzisiaj przyszły 5 matek unasiennionych Elgon z firmy Reeder. Spróbujemy zrobić szybko 2 odkłady, więcej nie zdążymy. Jutro zrobimy 3 następne na innej, z innej pasieki. Dominik kręci, tata robi. Podajemy węzeł 5.1, bo pomału pszczółki przyzwyczajamy do małej komórki. Na drugi rok zaczniemy podawać 4.9. Oczywiście znaczymy Y-ki. 5.1, Y-ki raz na lewo, raz na prawo od środka. Tak to wygląda. Będą to na początek bardzo małe odkłady, gdyż tych matek jest zrobione, odkładów jest zrobione bardzo dużo w tym roku. I pomimo tego, że to już jest późno, te odkłady będą zasilone jeszcze końcem lipca. No inaczej po prostu nie damy rady. Tak to będzie wyglądać. Jeden z pierwszych zrobionych uli. Hopsa. Widzę pszczółek na pół nadstawce. Nie brakuje. Dominiku, weź skocz, ja ten, przynieś mi dłuto i miotkę nie, z miotkę nie, tylko dłuto. Może być to czerwone. Tak to wygląda. Widać kul cander, ale jest po prostu popsuty. Wymiar jest zmieniony i tych ramek jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Normalnie w cander wchodzi 9 ramek. Jest dwie ramki więcej. No tak to wygląda. Następne są już robione wąskie ule. Uważaj, żeby była tu folia spadła. On tam bo parę pszczółek, żeby się w nogę nie ugryzł. Nie urządliła. Hop. Nie będę pokazywał, ile jest miodu, bo nie mam czasu. Hop. Hop. O, tu widzę, jednej ramki brakuje, dzika zabudowa, no cudnie, dawno nie zaglądałem. Dominik, weź ten aparat, bo ja muszę tutaj działać. Musimy poszukać ramkę. O, jak ja to podklejam. Pięknie, tak to. Tak działają. Tu była karnika, trojsek, ale zrobiły sobie wymianę. Jest włożony bakfast. Zobaczymy, jak będzie w następnym roku. Opsa. Ale zabudowały. Gdzieś przeoczyłem. Dawno tu nie zaglądałem. Opsa, tak żeby mógł ją złapać. O jeny. Pięknie. Tu jest sam miód. Na następny jest miód. I wyjdzie na to, że nie będzie z tego odkładu. Hopsa na dół z powrotem, pomalutku. Hop. Muszę się przebudować. Nie przewidziałem tego, że ich jest tutaj. Że one się tu tak ułożyły, dawno do nich nie naglądałem. No i sytuacja jest inna, ale ten jest tu, mamy tu skrzynkę. Postawimy to wszystko na te puste skrzynki. Cofnij się troszkę. O tak wygląda trojsek. Pszczoła niesamowicie spokojna.
zakleiły wszystko. O, startują do ręki. Za szybki. O kurczę, pieczone. Tu jest dopiero miód. Dymu, Dominik, cofnij się. Cofaj się, cofaj, 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 cofaj. No, wezmę trochę dymu, pogonę. No. To je teraz wygoni od miodu, nikt ich nie goni. Teraz tam możecie iść sobie. Tu nie ma dwóch zdań, musimy zrobić dwa odkłady, chociaż po jednej ramce. To nie było rządu. Nie mam jak, ale muszę. No uciekać maluchy. Chłopca położę to najpierw tutaj. O, tak to wygląda, zabudowały. Od rzepaku, a właściwie od mniszka, bo tu był brany mniszek. Było niezaglądane, bo mówiąc szczerze i po co. No i tak. Proszę. Teraz ich sypuję. Dobra. Tak to wygląda. Kończy się, mam małą pamięć, kończy się. Zrobimy to. W każdym razie z tego będą zrobione dwa odkłady, na pewno. Muszę się z wami pożegnać, kończy się pamięć na aparacie, trzeba kupić trochę więcej giga, wtedy będziemy robić, o, osy nie chcemy.